Z nami jest Krzysztof Machiński, prezes. Z nami jest Krzysztof Machiński, trener Polonii Pasłoń. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. 3-1 wygrana na stadionie w Ostródzie. Odrobiliście lekcję, bo Stysz kompletnie cięty od podań. No i chyba ta czerwona kartka ułatwiła wam zadanie wywiezienia 3 punktów ze Ostródy. Wiedzieliśmy dokładnie, jak przyjeżdżaliśmy tutaj, że Sokół jest bardzo groźny, szczególnie w formacji ofensywnej. No i nad tym żeśmy przez ten tydzień pracowali. Dzisiaj też na prawie przypomnieliśmy sobie, w jaki sposób mamy funkcjonować, żeby wyłączyć nie tylko Karola, ale też innych zawodników ofensywnych. Także to nam się udało. Szkoda tylko straconej bramki, bo to można powiedzieć, nie powinniśmy do tego dopuścić. W pierwszej połowie powinniśmy schodzić zdecydowanie z bramkową przewagą. No i mecz, wiadomo, w drugiej połowie troszeczkę ułatwiła nam ta sytuacja z czerwoną kartką zawodnika Sokoła. I chociaż i tak po tej czerwonej kartce graliśmy zdecydowanie za bardzo nerwowo. Chcieliśmy szybko przenieść ciężar gry na połowę przeciwnika, a nie utrzymać się na swojej połowie i jak gdyby zmęczyć przeciwnika i wtedy dokładnie z wypracowanych sytuacji strzelić kolejne bramki. Na szczęście udało się to Kubie Błażejewiczowi, który ładnie wyszedł w tej sytuacji jeden na jeden z bramkarzem. Później kolejne sytuacje Norberta, Berdyczki i też innych zawodników. Mogło być wyżej, ale cieszymy się i szanujemy to zwycięstwo bardzo. Dobra, dzięki. Z nami jest Andrzej Burkart, trener Sokoła Ostróda. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam. Trenerze, pierwsza porażka w sezonie 1-3. Na własnym stadionie ulegamy Polonii Pasłęg. Która połowa była gorsza, bo obie były złe? To możemy tak skwitować dzisiejsze spotkanie. Dokładnie, obie były złe, bo przegrywamy u siebie i to nawet gdzieś tam dość zdecydowanie. Szkoda, bo gdzieś tam przy 2-0 złapaliśmy kontakt szybko na 2-1. Chcieliśmy wyjść na drugą połowę z jasnym celem, żeby odrobić tę stratę z nawiązką. Niestety nam się to nie udało. Później prosty błąd gdzieś w rozegraniu piłki. Dajemy przeciwnikowi prezent, który wykorzystuje na 3-1 i powiedzmy mecz się zamknął, nie? Samulski wchodził jako czarny koń, a schodził jako antybohater tego spotkania. Dokładnie, myślę, że też to miało duży wpływ, ta sytuacja z czerwoną kartką. Zostaliśmy osłabieni jednym zawodnikiem, graliśmy w 10. Czasem się lepiej gra w 10, ale niestety nie dzisiaj, nie w naszym przypadku. Ta szatnia dzisiaj nie jest wesoła, a przed nami derbowy pojedynek, to wyjazdowy z Morągiem. Sporo lekcji do odrobienia na ten tydzień. Sporo lekcji do odrobienia, jest materiał do analizy. My w tym tygodniu poprzedzający mecz w Morągu będziemy chcieli zrobić wszystko, aby wyeliminować te błędy, które dzisiaj nam się nasiliły i po prostu pokazać się o wiele lepszej strony już w Morągu, żeby kibice mogli być nas dumni, jak to było do tej pory. Trenerze, jeden z zawodników Sokoła Ostróda stracił zdrowie na boisku. Klub liczy na wsparcie, uruchomiona zbiórka, aby sprzyjmy jednego z zawodników Sokoła Ostróda. Musi przejść zabieg, nie może czekać. Jasne, wszystkich zachęcamy do pomocy tutaj Matiemu. Już w tym sezonie trzecioligowym jeszcze był bardzo ważnym zawodnikiem. Tutaj też od początku sezonu był kluczową postacią w naszym zespole. Brakuje go nam, także liczymy na wsparcie tutaj wszystkich ludzi związanych z Sokołem, nie tylko, aby Mati mógł jak najszybciej wrócić do zdrowia i na zielony dywan. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo.